Coraz więcej osób fascynuje się Nordic Walkingiem. Z danych Polskiej Federacji tego sportu w kraju z kijkami maszeruje już blisko 1,5 miliona ludzi. Dzięki Nordic Walkingowi możemy poprawić swoją kondycję fizyczną, zdrowie i figurę. Wystarczy jedynie odpowiednio przygotować się do marszu. Nordic Walking to jest taki bardzo techniczny chód. W zasadzie jest to taki naturalny chód, przy czym pomagając sobie kijkami. Jest to sport, którego bardzo łatwo się nauczyć. W zasadzie jedyną rzeczą, którą powinniśmy do tego mieć, to kijki, po prostu dobre kijki do Nordic Walking. One się różnią bardzo od kijków na przykład takich, jakich wszyscy znamy, jakich najłatwiej kupić, trekkingowych, które służą przede wszystkim do chodzenia po górach i do, powiedzmy, asekuracji, żeby się gdzieś tam chodząc po górach nie przewrócić. W Nordic Walking uprawiamy raczej, najłatwiej się go uprawia i pewnie też najbardziej wydajnie na terenach bardziej płaskich. I są to kijki, które służą przede wszystkim do takiego sportowego chodzenia, do odpychania się przede wszystkim, nie do asekuracji. Używając dobrej techniki Nordic Walkingu, podczas marszu pracuje blisko 90% mięśni naszego ciała. Powiedzmy, niewiele większym wysiłku niż przy chodzeniu pracuje nasze całe ciało. Jest dobre dla osób przede wszystkim starszych i często jest kojarzone troszkę błędnie ze sportem dla emerytów. Odciąża stawy, prostuje kręgosłup. Rzeczywiście idąc Nordic Walking z poprawną postawą, czy może inaczej, poprawną techniką, nie jesteśmy w stanie iść krzywo. Jesteśmy prości jak struna, więc prostuje nam to troszeczkę sylwetkę, postawę. Dodatkowo odciąża stawy. Około 30% stawy są mniej obciążone podczas takiego chodzenia. I oczywiście kondycja, wydajność, można schudnąć Nordic Walking, ale dlaczego powiedziałem, że błędnie kojarzone jest ze sportem emerytów? Bo można rzeczywiście iść dużo szybciej. Można wycisnąć z siebie siódme poty. Nawet swego czasu Justyna Kowalczyk twierdziła, że Nordic Walking jest jednym z jej najtrudniejszych treningów. Na stworzenie i oznakowanie profesjonalnych tras do Nordic Walkingu nie trzeba wiele pieniędzy. Wystarczy kilkadziesiąt tysięcy złotych. W takim kierunku w przeciągu ostatniego miesiąca poszły władze Przemyśla, gdzie do dyspozycji mieszkańców zostało oddanych blisko 20 km trasy. W Bieszczadach zwolennicy tej dyscypliny także znajdą miejsce do marszu. W okolicach Myczkowiec od 2 lat funkcjonuje bowiem Centrum Nordic Walkingu. A co na to sanocki magistrat? Czy jest zainteresowany zainwestowaniem w tę dyscyplinę sportu? W Sanoku mamy o tyle dobrą sytuację, że mamy bardzo dużo terenów rekreacyjnych, terenów zielonych, piękne ścieżki wzdłuż Sanu i naprawdę zauważam, że sanoczanie z miłą chęcią korzystają z tych form rozwiązania. Władze miasta Sanoka jak najbardziej są zainteresowane stworzeniem ścieżek Nordic Walking, natomiast wszystko jest kwestią środków i jeżeli takie środki uda się pozyskać, to wtedy będziemy się zastanawiać nad tym tematem. A więc jak na razie fani Nordic Walkingu są zdani sami na siebie i według własnego uznania muszą wybierać trasy. A w Sanoku w najbliższym czasie w temacie sportu zmieni się sytuacja odnośnie boisk. Końcem sierpnia w mieście rozpocznie się budowa 11 boisk przy szkołach. W tym miejscu powstanie jedno z nich.